Na początku XX wieku podróżowanie statkiem było niesamowicie modne. White Star Line była wówczas jedną z najbardziej znanych i luksusowych linii żeglugowych dla sławnych i bogatych. Można by pomyśleć, że z taką reputacją ich statki były, no wiecie, niezatopialne. Jak za chwilę się jednak przekonacie, popularność nie gwarantuje pomyślnego żeglowania. Violet Constance Jessop przekonała się o tym na własnej skórze. Przeżyła 3 katastrofy 3 różnych statków należących do White Star Line. Kim więc była kobieta z tak dużym szczęściem lub pechem? I co sprawiło, że doświadczyła tak podobnych katastrof? Violet Jessop urodziła się w Argentynie. Była najstarszym z 9 dzieci irlandzkich imigrantów. W wieku 16 lat straciła ojca. Jej matka postanowiła, że wrócą do Wielkiej Brytanii i znalazła tam pracę jako stewardessa na statku. Niestety kilka lat później zachorowała i musiała odejść z pracy. Teraz Violet musiała utrzymać rodzinę. Zrezygnowała z dalszej nauki, żeby znaleźć sobie zajęcie. Jak się okazało, poszła w ślady matki i została stewardessą na statkach należących do Royal Mail Line. Był to wówczas nietypowy wybór dla tak młodej dziewczyny, ponieważ stewardessy były z reguły starsze i wyglądały na dojrzalsze. Violet miała tylko 21 lat, więc na rozmowę z pracodawcą celowo założyła niemodne ubranie przeznaczone dla starszych kobiet i zrezygnowała z makijażu, żeby pokazać drobne zmarszczki. Nieczęsto kobiety chcą wyglądać na starsze niż w rzeczywistości, ale chyba wiemy, dlaczego to zrobiła. Dzięki tym zabiegom dostała pracę, której tak bardzo potrzebowała. Kilka lat później, w roku 1911, zaczęła pracować dla White Star Line na statku RMS Olympic, który był wtedy największym statkiem pasażerskim na świecie. To na jego pokładzie Violet pierwszy raz zetknęła się z poważnym niebezpieczeństwem. Gdy statek wypłynął z portu, przypadkowo uderzył w niego brytyjski krążownik, robiąc 2 ogromne dziury w kadłubie. Na szczęście liniowiec nie oddalił się jeszcze zbyt daleko od lądu i był w stanie bezpiecznie zawrócić, unikając zatonięcia. Z tego wypadku wszyscy wyszli cało. W tym czasie powstawał nowy statek, o którym było naprawdę głośno. Mówiono, że miał on być morskim tytanem, statkiem niezatapialnym. Zgadza się, mówimy o Titaniku. Praca na pokładzie Olimpika sprawiała kobiecie przyjemność i nie planowała żadnych zmian, jednak wszyscy namawiali ją, żeby przeniosła się na siostrzany liniowiec, o którym wszyscy mówili. Uważali, że to najlepsze miejsce do pracy. Violet uległa namowom i złożyła wniosek o przeniesienie. Wtedy znalazła się na pokładzie Titanika. Spodobała jej się o wiele wygodniejsza kajuta i cieszyła się, że nadal pracuje ze swoimi przyjaciółmi. Jak wszyscy wiemy, statek ten nie był tak szczęśliwy jak Olympic, a okrutny los sprawił, że jego przydomek nie sprawdził się w rzeczywistości. Wielki, niezatapialny Titanic zatonął podczas dziewiczego rejsu 14 kwietnia 1912 roku po zderzeniu z górą lodową. Pilot podczas zderzenia była w swojej kabinie, ale natychmiast poproszono ją, aby pomogła pasażerom na pokładzie. Odprowadzała kobiety i dzieci do szalup ratunkowych. W końcu sama trafiła na jedno z takich łodzi. Dodatkowo ktoś zostawił pod jej opieką dziecko. W rejonie północnego Atlantyku było przeraźliwie zimno, a rozbitkowie czekali na pomoc aż 8 godzin. Statek Carpathia przybył na ratunek. Jak wspomniała Violet, kiedy wszyscy znaleźli się na pokładzie, podbiegła do niej jakaś kobieta, chwyciła dziecko i uciekła bez słowa. Pomyślała, że to bardzo dziwne, ale zapewne ta szalona kobieta musiała być matką dziecka. Podsumowując, kobieta przeżyła już 2 kolejne wypadki morskie. Jeden w 1911 roku, a drugi rok później, w 1912 roku. Teraz przenieśmy się do roku 1916. Trwała pierwsza wojna światowa. Violet służyła wówczas jako pielęgniarka brytyjskiego Czerwonego Krzyża. Została przeniesiona na kolejny siostrzany statek Titanica, należący do White Star Line, HMHS Britannic. Projektanci wyciągnęli wnioski z 2 poprzednich katastrof i zbudowali statek, który miał być najbezpieczniejszy z całej trójki.
Jedną z najważniejszych poprawek była większa liczba salup ratunkowych na pokładzie. W rzeczywistości statek ten miał wystarczająco dużo łodzi, aby pomieścić 3600 osób, czyli znacznie więcej niż maksymalna liczba pasażerów, jaką mógł zabrać. Porównajcie to z Titanikiem, na którym było o wiele za mało szalup. To przeoczenie kosztowało życie naprawdę wielu osób. W każdym razie Brytanik został przekształcony w pływający szpital, który miał za zadanie dowieźć rannych żołnierzy do domu. A ponieważ los był tak okrutny, nasza bohaterka po raz trzeci w przeciągu 5 lat zetknęła się z katastrofą morską. Tym razem jednak nie było to spowodowane wadliwym projektem ani złą logistyką. Nieoczekiwana eksplozja spowodowała, że Brytanik zatonął na Morzu Egejskim. Niektórzy twierdzili, że statek wpadł na podwodną minę lub został trafiony torpedą. W końcu trwała wojna. Do dziś nikt nie wie, co spowodowało wybuch, który zatopił Brytanika. Na szczęście większość pasażerów i załogi przeżyła. Chociaż Violet należała do ocalonych, doznała poważnego urazu głowy. Podczas próby ucieczki łódź ratunkowa została zatopiona w wirze wywołanym przez palący statek. Kilka lat później udała się do lekarza ze względu na silne bóle głowy i dowiedziała się, że podczas akcji ratunkowej doznała pęknięcia czaszki. Jak myślicie, czy ta kobieta miała pecha, czy szczęście? Być może obie odpowiedzi są prawdziwe, lub po prostu miała w sobie taką siłę przetrwania. Nawet w młodym wieku oparła się przeciwnościom losu. Kiedy była małą dziewczynką, poważnie zachorowała, a lekarze nie sądzili, że uda jej się przeżyć kilka miesięcy. Cóż, jak widać, wtedy jej się to udało i ostatecznie przeżyła nawet swoje młodsze rodzeństwo. Może to trudne dzieciństwo dało jej siłę potrzebną, aby przetrwać wszystkie inne ciężkie doświadczenia, które spotkały ją w późniejszym życiu. Chyba możemy tylko spekulować. Violet była też wyjątkowa pod innymi względami. Kiedy skończyła 36 lat, w końcu zdecydowała się wziąć ślub. Jej mąż, 46-letni John James Lewis, był podobno stewardem na statku. Ślub odbył się 29 października 1923 roku w poniedziałek. Prawdopodobnie ponury, bo przecież mówimy o jesieni w Londynie. Jeśli jesteście przesądni, nie zaskoczy was fakt, że małżeństwo nie trwało zbyt długo. Violet nigdy nie miała dzieci, co było dość rzadkie w czasach, gdy ich nieposiadanie było źle widziane. W każdym razie kobieta zainwestowała cały swój czas i energię w pracę. Naprawdę musiała kochać to, co robi, ponieważ mimo tego, co przeszła, ciągle pracowała jako stewardessa przez ponad 40 lat. Odbyła nawet dwukrotnie podróż dookoła świata na statku wycieczkowym. Na szczęście po zatonięciu Brytanika nigdy nie spotkała jej kolejna katastrofa na morzu. 3 to najwyraźniej wystarczająca liczba. Violet, czyli Miss Unsinkable, jak ją nazywano, ostatecznie przeszła na emeryturę i zamieszkała w uroczej chatce w angielskiej wsi, którą udekorowała drobiazgami zebranymi podczas 4 dekad pracy i licznych podróży. Kiedyś opowiedziała, że pewnego dnia zadzwoniła do niej kobieta twierdząca, że jest tym dzieckiem, które Violet uratowała podczas katastrofy Titanika wiele lat wcześniej. Ale tajemnicza rozmówczyni odłożyła słuchawkę bez żadnego wyjaśnienia. Niektórzy uważają, że to tylko żart, ale Violet twierdziła, że nigdy nikomu nie opowiadała o uratowanym dziecku. To dopiero historia. Violet Jessop zmarła w 1971 roku w wieku 83 lat i można powiedzieć, że jej życie było wyjątkowe i szczęśliwe. Mogła dzięki niemu tak wiele opowiedzieć światu. Chyba każdy chciałby usiąść przy stole i porozmawiać z tą niesamowitą kobietą. Znacie zwykłych ludzi, których życie okazało się tak niezwykłe? No powiedzcie nam o nich w komentarzach poniżej. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ej, jeszcze nie uciekajcie. Mamy setki świetnych filmików, które mogą wam się spodobać.